Wędrówka z przewodnikiem ścieżką żydowską szlaku dziejów miasta rozpoczęła obchody Dnia Pamięci Żydowskiej Społeczności Dębicy. Tak upamiętniono 82. rocznicę likwidacji przez Niemców żydowskiego getta. Plan zwiedzania: cmentarz żydowski, synagoga staromiejska, dom rodziny Mikołajkowów oraz getto. Ja myślę, że to nie chodzi o to, żeby siebie ograniczyć do pamiętania o rocznicach. To chodzi zupełnie o trochę inny wymiar w tym wszystkim. Wydaje mi się, że jest to, co ja zresztą mówiłem przed chwilą. Nasz świat w wielu momentach i na wielu płaszczyznach jest niepełny i jest pęknięty. I sama pamięć tego nie naprawi. To, co ona może naprawić w ten świat, to takie konkretne działania, które między innymi doświadczamy tutaj w Dębicy. To jest absolutnie niesamowite. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co zobaczymy, tego wiem, że co jeszcze zobaczę. To jest praktyczne to, co my nazywamy w Tikkun Olam, czyli naprawa świata. To jest ważne. Praktyczne kroki, jeżeli pamiętanie o poległych, pamiętanie o zamordowanych jest naszą motywacją do narobienia dobrych rzeczy, do naprawiania świata. To właśnie w tym wymiarze tego typu zdarzenia mają rację bytu. Nie tylko pamięć jako pamięć, ale pamięć, która jest motywacją do dalszego działania. To jest ważne. Po spacerze przyszedł czas na ceremonię w ogrodzie przedszkola miejskiego nr 4, upamiętniającą ofiary zbrodni dokonanej przez Niemców na społeczności żydowskiej oraz modlitwę i ceremonię złożenia kwiatów pod zbiorową mogiłą w Wolickim Lesie. Obchody 82. rocznicy likwidacji dębickiego getta rozpoczęliśmy spacerem pamięci ścieżką żydowską szlaku dziejów miasta z przewodnikiem, kustoszem Muzeum Regionalnego w Dębicy, panem Arturem Gettlerem, przechodząc kolejne punkty związane z historią Żydów dębickich. I dotarliśmy w to szczególne miejsce, do ogrodu przy przedszkolu miejskim nr 4 w Dębicy. O tyle szczególne miejsce, że właśnie ono znajduje się na pograniczu getta, które rozciągało się wzdłuż ulicy Żeromskiego i dzisiejszego parku Jordanowskiego, gdzie znajdowały się określane na mapach księże Łąki, a więc miejsce, gdzie 21 lipca 1942 roku doszło do selekcji dębickich Żydów. Część z nich została przewieziona na Wolicę i tam zamordowana, a pozostała liczna grupa, 3-4 tysięczna, została wywieziona do obozu zagłady w Bełżcu. Teraz udamy się właśnie na mogiłę Żydów dębickich na Wolicy, aby oddać hołd, upamiętnić tę społeczność żydowską. Natomiast dzisiejsza uroczystość to z jednej strony upamiętnienie, oddanie hołdu tej społeczności, z drugiej strony wspominamy tych Polaków, którzy z narażeniem życia upamiętniali, troszczyli się o tą społeczność żydowską w czasie wojny, narażając swoje życie, życie swoich rodzin, swoich sąsiadów, bliskich. W ten sposób dzisiaj miasto Dębica oddaje hołd właśnie tej społeczności przedwojennej naszego miasta, która tworzyła to miasto w wymiarze i gospodarczym, i kulturalnym. Myślę, że to jest bardzo ważne, abyśmy się mogli utożsamiać z ludźmi, którzy tyle wycierpieli, aby pokazywać światu, pokazywać Polakom, pokazywać mieszkańcom, co człowiek człowiekowi, jaki los może zgotować. Jestem dumny z tego, że mogę dzisiaj tutaj być, ponieważ zarówno w Dębicy, jak i w Pilźnie, zresztą w dębickim getcie w 1942 roku do dębickiego getta zostali przewiezieni mieszkańcy Pilzna narodowości żydowskiej, gdzie zostali poddani dalszej eksterminacji. Także należy oddawać cześć, honor i hołd tym ludziom, którzy tyle wycierpieli, a byli naszymi współbraćmi. Także należy jeszcze podkreślić jedną rzecz, że żaden naród podczas II wojny światowej nie był poddany takiemu rygorowi jak naród polski, gdzie za ukrywanie, za pomoc mieszkańcom narodowości żydowskiej mieszkańcy Polski zostali karani śmiercią, czego żywym przykładem bohaterstwa, oddania jest rodzina Ulmów. Dlatego szanujmy się i pamiętajmy, co człowiek człowiekowi może zgotować. Uroczystości zakończył koncert pod tytułem Muzyka Życia Świadkowie w Domu Kultury Gini Śnieżka. Wydarzeniem towarzyszącym była wystawa fotografii zatytułowana Jerozolima – Miasto z kamienia i religii.
czerwona wygląda jak funta, jak się należy. No, ale jak Niemcy przecięli, to dali przykaz, żeby zdjąć te pomniki i wystawić tu w gimnazjum taki parking. No i trzeba było przyciągnąć te pomniki ze stuntami. To trzeba prosić o dźwigać, panie, to były wielkie pomniki.